Szczęść Boże, witam serdecznie. Kłania się ksiądz Sebastian Picur z Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krośnie. Pozdrawiam wszystkich twórców i słuchaczy Biblii Audio Superprodukcja. Dzisiaj przeżywamy dzień szczególny. Wielki Piątek, dzień śmierci Chrystusa na krzyżu, dzień zbawienia, dzień pokazania, jak wygląda miłość Pana Boga, miłość Jezusa do Ciebie i do mnie. Słowo Boże, liturgia męki pańskiej, pięknie przez te różne elementy, szczegóły, gesty, postawy, pokazuje nam to misterium. I też Ewangelia, jaka dzisiaj jest czytana w kościołach podczas liturgii, jest długim fragmentem z Ewangelii według świętego Jana, od pojmania Chrystusa aż do śmierci, aż do złożenia do grobu. Mnóstwo różnych elementów. Słuchałem tego fragmentu nagrania w aplikacji Biblia Audio, super produkcja. Jest to nagranie bardzo dynamiczne, bardzo żywe, które ukazuje różne zwroty akcji. Pokazuje różne zachowania poszczególnych bohaterów. A w tym wszystkim, w centrum tego zgiełku, w centrum tej też nienawiści człowieka do człowieka i człowieka do Boga jest Jezus Chrystus. Miłość miłosierna. Słowo, które stało się ciałem. Zachęcam do odsłuchania tego fragmentu po to, aby jeszcze głębiej, aby w zupełnie nowy sposób zagłębić się, odkryć tajemnicę męki Jezusa Chrystusa, tajemnicę Jego miłości, aby zobaczyć też, co przeżywali poszczególni bohaterowie. Być może i my zastosujmy w tym rozważaniu taką metodę, że jesteśmy gdzieś tam w tym tłumie, neutralni, ale widzimy, co się dzieje. Czy to ostatecznie porusza nasze serca? Czy to nasze serca kieruje w stronę Jezusa? I czy tak jak setnik będziemy mogli wyznać, ten naprawdę był Synem Bożym? Moi drodzy, chciałbym w tym fragmencie, w tej medytacji zwrócić uwagę na rozmowę, najpierw na rozmowę Pana Jezusa z Piłatem. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. A więc jesteś królem? Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem. I na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Tak, ja jestem królem. Rok temu miałem taką historię tutaj w parafii, gdzie jestem. Wracałem ze szkoły na plebanie i przechodziłem obok figurki Chrystusa Króla. Ta figurka została odnowiona, tam jest taka ławeczka i tam siedziało dwóch panów, którzy toczyli zażartą, gorącą dyskusję na jakiś temat i zobaczyli, że idzie ksiądz w sutannie i zatrzymali mnie. Proszę księdza, pytają, co ksiądz sądzi o tej figurce? Czy Pan Jezus tak wyglądał na kartach Ewangelii? W płaszczu, w koronie, z berłem. Czy to jest obraz Pana Jezusa? Tak byli trochę oburzeni tym wizerunkiem Chrystusa Króla. I wtedy takie przyszło natchnienie. Pytam się, kim jest Chrystus? Bogiem i człowiekiem? Tak, Bogiem i człowiekiem. A kim jest król w królestwie? Czy król jest osobą najważniejszą? Tak, odpowiadają, to jest osoba najważniejsza, król, królowa. Zależy, kto rządzi. Tutaj skupiamy się na królu. Tak, i właśnie w tym wizerunku Pan Jezus chce nam pokazać, że pragnie być dla nas najważniejszy.
pragnie być na szczycie naszej hierarchii wartości. Pragnie być królem naszych serc. Po to, żeby dawać nam swoją miłość, by to ostatecznie Jego, Boża miłość królowała w naszych sercach i w naszym życiu. Czy Ty jesteś królem? Tak, ja jestem królem, ale królestwo moje nie jest tego świata. Królestwo Chrystusa rządzi się zupełnie innymi zasadami niż nasze ziemskie królestwa. Pan Jezus pragnie dawać nam skarby, skarby swoich łask i największy skarb, jakim jest miłość. I pokazał nam to na krzyżu. I tutaj warto, żeby się zastanowiła nad tym, jaką aktualnie w Twoim życiu Chrystus zajmuje rolę. Na którym jest miejscu w hierarchii Twoich wartości, w hierarchii Twojego życia? Czy Pan Jezus jest królem? Czy Ty jesteś królem? Tak, ja jestem królem. I Chrystus, gdy już konał na krzyżu, wypowiedział bardzo ważne słowo. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. W pewnym kościele widziałem przy ołtarzu to słowo pragnę. Chrystus pragnie relacji z nami, pragnie relacji z Tobą. Chrystus pragnie Twojej miłości. Chrystus pragnie Twojego czasu i mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, ja was umocnię. I dlaczego Chrystus nas pragnie, naszych serc, naszej miłości? Nie ze względu na jakąś egoistyczną postawę, ale Chrystus pragnie nas uszczęśliwiać. Chrystus pragnie dawać nam sens życia, poczucie sensu, po co żyjemy i ku czemu zmierzamy. Chrystus pragnie nas mieć przy sobie, aby będąc drogą, prowadzić nas do domu Ojca. Chrystus pragnie, abyśmy byli przy Jego Najświętszym Sercu, aby dawać nam szczęście, którego już nic, nikt nigdy nie zniszczy. To jest wymiar miłości Pana Boga. I czy Ty odpowiadasz na to pragnienie? Czy spotykasz się z Nim na modlitwie? Czy spotykasz się z Nim w Słowie Bożym? Czy spotykasz się z Nim w sakramentach? Czy masz czas, żeby spotkać się z Nim podczas liturgii Wielkiego Tygodnia, podczas Triduum Paschalnego? Nie tylko, gdy przyjdziesz z koszyczkiem do kościoła, co jest też pięknym zwyczajem, ale czy spotkasz się z Nim na liturgii, kiedy wyraża się ta głębia Bożej miłości? Życzę Ci tego, abyś była otwarta, abyś był otwarty na Bożą miłość i na łaski, z jakimi przychodzi do Ciebie Pan Jezus. Te łaski zbawienne wypływają z krzyża. Znajdź czas na adorację krzyża Chrystusa. Znajdź czas na adorację Pana Jezusa w swoim życiu, w swoim sercu. Tego Ci życzę i pragnę Ci serca błogosławić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.